król prosi, szukaj poparcia posłów i broń Rzeczpospolitej przed zdradą. Na rozdział kraju, do utraty życia i majątków nie pozwolę. Panowie, nie ma zgody na konfederację! Król zaprosił nas na Sejm Wolny! Wyjdziecie stąd, ale po moim trupie! Premiera w Teatrze Telewizji. Rejtan, druga strona drzwi. W poniedziałek o 21:00 w Jedynce. Zdrajcy! Za tymi drzwiami jest pokój i kompromis. A tutaj wojna z trzema mocarstwami, którymi nie mamy szans. Po moim trupie! Premiera w Teatrze Telewizji. Rejtan, druga strona drzwi. W poniedziałek o 21:00 w Jedynce. Myślałem, że on jeszcze żyje. Już nic nie mogłam zrobić. Rozbił szybę i połykał szkło. Kawałek po kawałku. Był przerażony, krzyczał. Teraz trzeba go tylko jeszcze pochować. Marianno. Jestem tylko prostym sługą Bożym. Chce mi ksiądz powiedzieć, że... Przykro mi. To nie ja ustalam zasady. Nie mogę. Oni go do tego doprowadzili. Pan będziesz marszałkiem tego Sejmu. Najuprzejmiej dziękuję. To wszystko. Do widzenia. Najmocniej przepraszam za śmiałość, ale dręczy mnie pytanie. Po co to wszystko? Sejm? Akty rozbiorowe? Przecież zajęliście ziemię. Nie było żadnego zajmowania polskiej ziemi. Poprosiliście nas, abyśmy pomogli zaprowadzić porządek na terenie Rzeczpospolitej, a my tę prośbę spełniliśmy. Nie musicie wszystkiego rozumieć. Rozumiem. Tak jak w Radomiu. Proszę. Do ratyfikacji traktatu rozbiorowego potrzeba jedynie 56 posłów. Dacie sobie radę. 56 posłów i król. O waszego króla niech was głowa nie boli. Dacie sobie radę. To wszystko. Poniski. Dolej mi ciepłej wody do kąpieli, bo mi wystygło.
sakrament małżeństwa. To jedyne rozwiązanie, Tadeuszu. Ślub z panną Izabelą. Wtedy grzech ustanie. A gdyby to wszystko było takie prostojcze? A nie jest. Panienka Izabela to porządna partia z dobrej, skoligasonej rodziny. Żałuj za grzech, a za pokutę zmów litanie do wszystkich świętych. Módl się ze mną. In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen. Jadłeś coś dzisiaj? To zapraszam cię na siadanie po sumie. Widzi ksiądz, to wszystko nie jest takie proste. Mój ojciec i moi bracia walczyli o wolność. O to, żeby nikt nam nie mówił, jak mamy żyć. A jedyne, co ja do tej pory zrobiłem, to układałem się w Radomiu z Moskalami. Przecież ty tylko poparłeś Konfederację. Poparłem zdrajców. Nie możesz ciągle myśleć o Radomiu, to było 6 lat temu. Jak ksiądz nie będzie naiwny. Przecież Konfederacja Radomska to był tylko pretekst dla Rosjan do zwołania Sejmu. A potem i tak zrobili swoje. Otoczyli Warszawę wojskiem, a nieposłusznych senatorów wywieźli na Kaługę. A teraz się dzieje dokładnie to samo. Tyle, że król chce, żebyśmy powagą Sejmu akta rozbiorowe potwierdzili. I taki to będzie Sejm, proszę księdza. Niepotrzebnie się na to kłóciłem. Ale w Radomiu to nie ty podejmowałeś decyzję. Myśl o tym, co przed tobą. Jest was tylko dwóch z Nowogródka, tak? Ty i Korsak. Tak, Samuel to bardzo uczciwy człowiek. Niemniej przyznasz, że nawet na tle tak wielkiego człowieka jak Samuel także można zostać bohaterem. Może Bóg pozwoli ci teraz naprawić tamten błąd? Może. Kiedy wyruszacie? Pojutrze. Boisz się? Przecież nie będę jedynym posłem na tym Sejmie. Wszyscy mówią, że to będzie farsa. Że wszystkie decyzje już zapadły, że przekupieni posłowie... Tak, że Stackelberg wszystkich kupił, słyszałem. Mój ojciec słyszał od Czartoryskich, że król próbował uciec z Polski. Że mu nie pozwolili, zmusili go do Sejmu. Izabela, jak długo to jeszcze potrwa? Jak długo będę musiał czekać? Ty masz czekać? A przypomnij mi, proszę, jak się skończyła twoja znajomość z panienką Wizgierdówną? To było nieporozumienie. Kochasz ją jeszcze? Zerwałeś zaręczyny, bo w jej domu wisiał portret cara. A gdybyś w moim domu zobaczył portret carycy Katarzyny, co? Zostawiłbyś mnie? Przepisałbyś pół folwarku mojemu ojcu na zgodę? Przecież nie wiesz, co tam się wydarzyło. A co ja mam powiedzieć mojemu ojcu? Że konfederata Radomski prosi mnie o rękę? Tego niestety już nie zmienię. Możesz. Zmienisz. Posłuchaj, król prosi. Szukaj poparcia posłów i broń Rzeczpospolitej przed zdradą. Król? Tadeusz, to dla nas jedyna szansa, zrozum to. Przysięgnij mi, że tam w Warszawie nie zrobisz nic głupiego. Że nie poddasz się. Przysięgasz? Przysięgam. Na rozdział kraju przez 3 sąsiedzkie potencje uprojektowany. Do utraty życia i majątków nie pozwolę. I w aprobatę odstąpienia najmniejszej cząstki od tego królestwa wchodzić nie będę mocny. Tak mi dopomóż Bóg.
widziałem jego dam na ciebie. Mój Boż. Na mnie też tak niejedna patrzyła. Co mi po tym patrzeniu, Samuel? Na twoim miejscu szykowałbym gorzałkę na wesele. Chyba raczej na stypę. Tylko najpierw musimy pogrzeb ojczyźnie wyprawić. Powiedz mi, Samuel, po co my do Warszawy jedziemy? Akty rozbiorowe podpisywać. Nie wiem jak ciebie, ale mnie król prosił na sejm wolny. Po wyborze marszałka krzyczymy liberum veto i wracamy do domu. Na wesele. Przecież po Konfederacji Radomskiej zniesiono liberum veto. W Radomiu liberum veto zniesiono jedynie na sejmikach. A król na sejm wolny zaprasza, rozumiesz? Sejm wolny. I ty myślisz, Samuel, że to się może udać? Za wesele, Tadeuszu. Za wesele. Pokażcie, proszę, wasze dokumenty. Jesteśmy posłami, jedziemy na sejm. Jesteśmy posłami na sejm. Rozumiesz? Tak, konieczne. Podajcie sekundę. Przepraszam, że niepokoimy. Poprosimy panów o listy uwierzytelniające. A jakim prawem? Proszę się nie unosić. My tylko pilnujemy spokoju obrad. Jesteśmy w Polsce. Tu obowiązuje polskie prawo i rządzi polski król. Da. Oczywiście. Polski. Króla też pilnujemy. Cała Warszawa jest otoczona kordonem wojsk. Aleksander? Поднимай шлагбаум. A to wszystko przez nią. On tę Izabelę bez pamięci kochał. Potem jak wrócił z sejmu, jak go przywieźliśmy, nie potrafił nawet spojrzeć jej w oczy. Zrobił wszystko, co było w jego mocy. Czasem wszystko to za mało. Lepiej będzie, jak to na razie u księdza zostanie. Nie chcę go. Jeszcze nie. Może później. Jeśli ksiądz nie chce pochować mojego brata, to sama to zrobię. Tak jak trzeba. Tak nie można. To grzech. To jest grzech? Dzień dobry, panie pośle. Co wać pan tu robi? Mam nadzieję, że nie przestraszyłem. Gdy po ulicach chodzą rosyjscy żołnierze, od razu czuję się bezpiecznie. Słusznie. Pozwoli pan, że nie będę czynił zbędnych wstępów. Zatroskani o losy ojczyzny posłowie zawiązali konfederację. Jak rozumiem, losy Rzeczypospolitej, choć panu także są bliskie. Król zapraszał posłów na sejm wolny, niekonfederowany. Panie pośle, nie widzisz pan, co się dzieje? Musimy zrobić wszystko, żeby uniknąć dalszych nieszczęść. To samo wać pan mówił mi w Radomiu podczas przeszłej konfederacji, panie Poliński. I cóż, czy nie miałem racji? Wówczas to było jedyne opłacalne wyjście z sytuacji. Zgadza się. Szczególnie dla wać pana. Ale ja tam także byłem. Im nic oprócz hańby od Rosji nie wziął. Ambasador Stackelberg gotów jest hojnie zapłacić za ów
uszczerbek na honorze. Tadeusz, nie uwierzysz, to mnie... Przepraszam. Widzę, że też masz gościa. Pan Paniński już wychodzi. Tak jak właśnie panu mówiłem, jestem jedynie prostym republikaninem. Uważam, że władza króla Piasta w koronie winna zostać ograniczona. Niepotrzebnie się pan kuchmistrz fatygował. Ja do konfederacji z wielmożnym panem przystępować nie zamierzam. Rozumiem. Gdyby jednak właśnie pan zmienił zdanie. Przepraszam. Dobrze, że jesteś. Dziękuję. Mało. Panowie, jestem posłem. Zamierzacie mnie wywieźć do Kaługi? Nie zamierzamy. Grupa posłów zawiązała konfederację. Jeżeli ich nie powstrzymamy, to gotowi są całą Rzeczpospolitą w Kaługę zamienić. Szukałem poparcia. Byli u mnie i u posła Rejtana. Ale ponoć 60 posłów już mają. To niedobrze. U mnie też byli. I co? Przystałeś, baćpan? Chyba po moim trupie. Doskonale. Mówiłem to już raz i z chęcią powtórzę. Król zaprosił nas na Sejm Wolny. Krzyczymy Liberum Veto. Sejmu skonfederowanego nie da się zerwać przez Liberum Veto. Potrzeba większości głosów. Dokładnie. 60 posłów. To ponad połowa Sejmu. Przegłosują, co będą chcieli, czyli jednak z typ. Pomyślcie, gdyby tak było, nie jeździliby po nocach, szukając poparcia kolejnych posłów. Oczywiście, że się wahają. Ani posłowie, ani senatorowie nie chcieli się pod tymi papierami podpisywać. Dopiero 3 dni temu w Pałacu Kanclerskim podpisali dokumenty. Równo w tym samym czasie na 2 egzemplarzach. Tak by nie było wiadomo, kto pierwszy konfederację zawiązał. Senatorów było mniej. I kiedy ostatni z nich podpisywał, chwycił dokument, podarł go i do ognia wrzucił. I tylko posłowie zostali z podpisanymi papierami. Oczywiście wahają się. Dlatego musimy zawiązać własną konfederację. Obrady zaczynają się rano, nie zdążycie. Może zdążymy, a może nie. Ale spróbować trzeba. Oni mają wszystko podpisane. Teraz możemy jedynie protestować. W królewskim uniwersale jak byk stoi. Sejm wolny. Ma rację, jeżeli król przystąpi do konfederacji. Ale król do konfederacji nie przystąpi. Izabela mówiła, że król prosi... Nie wiem, panowie, skąd ona to wiedziała, ale wiedziała. Król potrzebuje naszej pomocy i jeszcze ten Sejm wolny. Proszę was. Musimy dotrzymać przysięgi. Jeżeli król z nami, to jest nadzieja. Nami? No chyba nie sądziliście, panowie, że zostawię was w takiej chwili. Panowie, 3 to lepiej niż 2. Ile jeszcze godzin? Niewiele się zmieniło przez ostatni kwadrans, miłościwy panie. Jeszcze 4 godziny. Powiedz, Dex, a kogo widzisz, kiedy dzisiaj na mnie patrzysz? To oczywiste. Miłościwy pan jest z woli Boga i narodu królem Polski, wielkim księciem litewskim, księciem mazowieckim. Królem bez armii, wielkim księciem bez skarbu, za którym nikt nie wstawi się ani w Rzeczpospolitej, ani w Europie. Ja się pytam poważnie. Króla Stasia. Kiedy na miłościwego pana patrzę w tej chwili, to jedyne, co mi przychodzi do głowy. A czy jak doprowadzę do przelewu krwi, to się stanę Stanisławem? Wojska pruskie i rosyjskie są już w Warszawie. Jeżeli się przeciwstawię, to caryca nie odpuści. Tak czy inaczej nam nie odpuści. Sam? Nic nie jestem w stanie zrobić. Wasza wysokość nie jest sam.
Posłowie Tadeusz Rejtan i Samuel Korsak przez całą noc jeździli po kwaterach posłów i szukali poparcia. Kto? Rejtan i Korsak, posłowie z ziemi nowogrodzkiej. Zrobiliśmy wszystko, co w naszej mocy. Reszta w rękach Boga. Dobrze. Idziemy na zamek. Musiał ci wypaść. A czy wie ojciec, że Poniński po sejmie wybudował w Warszawie most? Prywatny most, za który pobierał opłaty. I to wszystko za pieniądze od Stachelberga. Tu się nie mogę z panem zgodzić. Most akurat Poniński wybudował za pieniądze z grabieży zakonu jezuitów, który sam likwidował. Zdrajca i złodziej, marszałkiem Sejmu Rzeczypospolitej. Zdrada zawsze ma swoją cenę. A jaką cenę ma dla ojca nasz honor? Starczy na miejsce w poświęconej ziemi? Tu na ziemi obowiązują nas prawa ludzkie. Prawa ludzkie i prawa boskie. Gdzieś już o tym czytałem. Pamięta ojciec, jak się kończy ta historia? Jeśli ktokolwiek zasługuje na pogrzeb z honorami, to tylko on. Dla porządku i uspokojenia niepokoju, Sejm na dziś zwołany przeprowadzony będzie pod porządkiem Konfederacji. Nie ma zgody, król zaprosił na Sejm wolny. Celem ratyfikacji zmiany granic Rzeczypospolitej. Jakim prawem? Jakim prawem? Nie ma zgody, nie na to. Do Konfederacji naszej przystąpiło 60 posłów i 9 senatorów, a marszałkiem Konfederacji wybrany został jaśnie wielmożny kuchmistrz wielki koronny, poseł Liwski, Adam Poniński. Jakim prawem? Brawo! 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 Słusznym zatem będzie, by został on i marszałkiem Sejmu. Tadeusz, róbmy coś. Wiesz, nie będzie odwrotu. Wiem, ale wolę się bawić na weselu niż na stypie. Brawo! Hejcy! Brawo! Daj to wacz pan. Panowie, nie ma zgody na Konfederację. Król zaprosił nas na Sejm wolny. Jeśli pan Poniński bez głosowania ma być marszałkiem, to i ja nim mogę być. Nie żyje marszałek! Jest zresztą pora na marszałka z Litwy. To jak, mości panowie? Zgoda na mnie? Jako na marszałka? Zgoda! Kończ obrady. Jako marszałek Sejmu odraczam jego obrady do jutra, do godziny 9 rano. Panie Poniński, pan nie jest żadnym marszałkiem! Macie swojego marszałka! Zdrada! Niech żyje Sejm wolny! Niech żyje!
Panowie, komu Bóg i ojczyzna drogie, niech zostanie. Ja nie wiem, jakim prawem pan Poniński odroczył obrady do jutra, do 9:00. Ale w tej sytuacji ja też je odraczam. Niech żyje marszałek Lenda! Niech żyje! Niech żyje! Precz Poniński! Stackelberg oczekuje, by wasza królewska mość jednoznacznie poparł Konfederację i wybór Polińskiego na marszałka. Przecież jego królewska mość nie otrzymał jeszcze aktu Konfederacji, więc jak ją ma poprzeć? Może wasza wysokość zatem mógłby w jakiś subtelny sposób poprzeć protestujących posłów? Jego królewska mość... Może chce, że w conjure, de ne point bouger, de ne point parler, a? Stackelberg uważa, że byłoby najlepiej, gdyby wasza wysokość namówił Rejtana i jego przyjaciół, by jutro zostali w domach. Że niby choroba. Czyli rozumiem, że wasza wysokość nie zabiera stanowiska w tej sprawie. Nie śmiem oceniać, ale mnie również wydaje się, że to nie byłoby godne rozwiązanie. Jak już mówiłem, bezpieczniej dla waszej wysokości byłoby niezobowiązująco poprzeć... Kto mnie poprze, jeśli po raz kolejny nasi sąsiedzi napadną na Rzeczpospolitą? Kto się wstawi za mną, kiedy dojdzie do rozlewu krwi? Zacznij zachowywać się jak król, panie. Za dużo sobie pozwalasz, Rex. Nie powinieneś do mnie zwracać się w ten sposób. Nie zapominaj, jestem królem. Jesteś, panie, królem. Możesz wysłać listy protestacyjne do dworów Europy. Je conjure que votre majesté fasse preuve d'un peu de patience. Que votre seigneurie s'abstienne de parler et de mouvements bruts. Ce sera fini dans un instant, je vous la promets. Miej, panie, choć trochę odwagi, bo właśnie nadeszła chwila, byś swój honor i dobre imię ratował. Przekaż Stackelbergowi, że w żadnym porozumienia między nim a posłem królowi Rzeczpospolitej angażować się nie godzi. Prawo mówi bardzo wyraźnie, jeżeli marszałek nie został wybrany w ciągu 3 dni, Sejm uznaje się za nieważny i posłowie mogą wracać do domu. Tak po prawdzie to został wybrany. Marszałkiem jest Tadeusz Rejtan. Prawda, nikt nie poparł Ponińskiego. Nikt nie poparł, ale większość posłów za nim z izby wyszła. Bo marszałek Rejtan zawiesił obrady. Panowie, nie jesteśmy tutaj w operze ani w teatrze. Smutna scena upadku ojczyzny na naszych oczach się rozgrywa. Proszę was, nie żartujcie. Ale nikt tu nie żartuje. Oni po prostu boją się Stackelberga. Jedynie strach przed rosyjskimi bagnetami kazał im wychodzić. A przeciwko tobie żaden z posłów nie protestował. Właśnie. Dopóki nie ma marszałka, żadna ustawa nie może być podjęta. O. Musimy nie dopuścić do wyboru marszałka jeszcze przez 2 dni. Czyli jutro musimy być przed Ponińskim. Wasza ekscelencjo. Wasza ekscelencjo. A może by tak tego Rejtana zmusić, żeby został w domu? Co pan mi tu za rzeczy opowiada? Tu ja. Tu posadzimy biskupa Młodziejowskiego. Dobrze. Tu będzie Ostrowski. Dobrze. I może... O, tu Lasocki. Reszta posłów się wystraszy i wszystko będzie zgodnie z planem. Dlaczegoż to Imperium Rosyjskie miałoby się mieszać w wasze sejmowe przepychanki? Sam pan ambasador mówił, że należy użyć wszelkich możliwych sposobów. Przypomnisz mi pan, o co carycę prosiła Konfederacja Radomska? O ochronę swoich praw i wolności. Ale to było dawno. Pan też tam przecież byłeś i swoją pensję brałeś. Tu. Kiedy Sejm jest skonfederowany i ma wybranego marszałka, nie można go zerwać.
że grupka posłów nie może mówić całemu Sejmowi, co ma robić. Ale posłowie protestują. Gdzie pan masz akt Konfederacji? Nosisz ze sobą? Poniński! Ciebie nawet wiejski parobek na jajkach by oszukał. Słowo daję. Dokument nie ma żadnej mocy, dopóki nie jest zarejestrowany. Przecież gdyby Rejtan i ci jego posłowie założyli swoją konfederację, to byłby koniec! Natychmiast masz go złożyć do ksiąg grodzkich i dopilnować, by dostał go król. Rozumiesz? Raczyński? A co z protestującymi posłami? Tyszowiecki i Sułkowski. Jako marszałek masz pan w trakcie Sejmu najwyższą władzę sądowniczą, porządkowo. Korzystaj z niej pan. Chyba wystarczającą ilość pieniędzy ode mnie dostajesz. Co tu się dzieje? Wejście na salę mają tylko posłowie. Zarządzenie pana marszałka Ponińskiego. Pan Poniński nie jest marszałkiem. A my jesteśmy posłami na Sejm Rzeczypospolitej. Zaraz, zaraz. Przecież to są fotele marszałkowskie. Zostaw. Nam na tych fotelach nie zależy. Jeszcze tylko dwa dni bez wyboru marszałka. Dwa dni. Ja sam z siebie oświadczam, że pierwej życie moje postradam. Lub na najokrutniejsze nieszczęśliwości stosy pójść gotów jestem, aniżeli na związanie konfederacją niniejszego Sejmu zezwolę. Okno. Od zamykania okna te tłumy nie znikną, panie Poniński. Wyrokiem sądu Stanów Skonfederowanych poseł ziemi nowogrodzkiej Tadeusz Rejtan uznany jest za wzruszyciela pokoju powszechnego i buntownika przeciw ojczyźnie. Co za tym idzie, zostaje skazany na wygnanie, pozbawienie praw i konfiskatę wszelkiego mienia. Odraczam obrady do jutra. Pan marszałek już nas opuszcza? Naprawdę, Waćpan, myślisz, że tak łatwo możesz mnie zastraszyć? Ja Waćpana nie straszę. Przekazuję jedynie prawomocny wyrok. Pan, panie Poniński, nie masz za grosz honoru. I dlatego Waś biegasz za mną jak klient za magnatem? Niezależnie od tego, czy pan mnie uznajesz, czy nie, jestem marszałkiem. Pan byłeś sędzią. Na prawie się znasz. Nie jesteś pan marszałkiem. A król zwołał nas na Sejm wolny. A kogo obchodzi król? Już panu mówiłem, że jestem republikaninem. Mam dla Waćpana propozycję. Przyłącz się pan do Konfederacji, a ja unieważnię wyroki. Pan mi proponujesz zdradę? Ogłoś pan, że uznajesz mnie za marszałka Sejmu, a ja dorzucę jeszcze, powiedzmy, 2000 dukatów. 2000? I cofnę wyroki. Posłuchaj mnie, kuchmistrzu. Dam ci lepszą propozycję. Przywiozłem do Warszawy na Sejm 5000 dukatów. Bierz je wszystkie. Tylko zrzeknij się fotela marszałka. Skoro mam się zrzekać, to rozumiem, że uznajesz pan moje umocowanie. 5000 dukatów. I obiecuję nie ciągać Waćpana po sądach. Panie pośle, pan już nie masz żadnych dukatów. My, posłowie ziem i powiatów Korony Polskiej,
i Wielkiego Księstwa Litewskiego. Oświadczamy się przed Najjaśniejszym Królem i całą zgromadzoną Rzeczpospolitą, iż prawom narodowym zniewaga się dzieje. Brawo! Gratuluję, panie pośle. Wasza królewska mość wybaczy, nie bardzo rozumiem. No nikt jeszcze tak bardzo nie rozwścieczył ambasadora Stackelberga. Pozwoliłem sobie sporządzić manifest przeciw wyborowi Ponińskiego na marszałka Sejmu. Jeśli wielmożny pan zapraszał nas na Sejm, wolny. A cóż może poradzić król, że posłowie się konfederują? Pan też może szukać poparcia posłów. Rozumiem. No chyba nie do końca. Wokół Warszawy jest 25 tysięcy żołnierzy pruskich, rosyjskich. A kłótnie na Sejmie pomiędzy posłami do niczego dobrego nie prowadzą. Wasza królewska mość wybaczy, tu nie chodzi o kłótnie, ale o zdradę. Poniński może zabrać mi cały majątek, może zniszczyć wszystko, co kocham, ale nie może pozbawić mnie godności i honoru. Jest pan dobrym i uczciwym człowiekiem, panie pośle. Dziękuję, wasza wysokość. Cieszę się, że zaszczycił pan swoją obecnością Sejm. Wasza wysokość. Chciałbym panu pomóc, ale w takim trybie nie mogę przyjmować żadnych dokumentów. Manifest powinien być zgłoszony do ksiąg grodzkich, oblatowany. Dopiero wtedy król będzie mógł podejmować jakiekolwiek decyzje. Do widzenia. Marszałek Poniński wydał zakaz oblatowania pism godzących w jego dobre imię. Jak to wydał zakaz? Nie mogę przyjąć pisma godzącego w dobre imię pana marszałka. Łaskawy panie, my jesteśmy tutaj z polecenia króla Stanisława Augusta. Przyzna pan, że majestat... Słuchajmy, zdrajco. Poniński nie jest żadnym marszałkiem, a na to pismo czeka sam król. A przecież widzę, do kogo jest skierowane. Złożenie takiego dokumentu stanowi powód do wszczęcia natychmiastowego procesu przeciwko jego autorom. Tego chcecie? To także polecenie pana Ponińskiego. Także przekupili? Mnie obowiązuje prawo, które w trakcie Sejmu stanowi marszałek. Według prawa Sejm się jeszcze nie rozpoczął, a marszałek nie został wybrany. Zgodnie z przedstawionymi mi dokumentami został. Czy mogę zobaczyć te dokumenty? Panie pośle, na co to panu? Nie lepiej wracać do domu, ratować majątek? Pan jeszcze nic nie wie. Poniński przekazał niejakim Wizgierdom drugą połowę pańskiego folwarku. Nie miał prawa. Zgodnie z przedstawionymi mi dokumentami miał. Panie pośle, ja naprawdę dobrze panu życzę. Niech pan wraca do domu ratować, co jeszcze jest do uratowania. Tutaj nic już pan nie wskóra. Puścili was? Dali spokój, no. Nie róbcie tego więcej, jesteśmy szlachcicami. Może to rzeczywiście nie ma już sensu, Tadeusz. To może w ogóle nic nie róbmy i wróćmy do domu, co? Ogłosimy manifest drukiem. To nic nie da, druk to nie jest urzędowy dokument. Ale przynajmniej zostanie jakiś dowód, że walczyliśmy z tym bezprawiem. Ale zanim znajdziemy drukarza, Poniński wznowi obrady i... Więc wrócimy do izby i będziemy ją okupować tak długo, aż Poniński ustąpi. Zły sen. Jestem pod wrażeniem, że wasza wysokość mógł w ogóle zasnąć.
ciągle okupują salę poselską? Domagają się, by wasza królewska mość ich poparł. Co mam im odpowiedzieć? Zaczekaj. Jego królewska mość Stanisław August wie o proteście i wyraża swój podziw dla panów postawy. Jako wyraz swego poparcia przesyła panom tego oto pieczonego indyka. Indyka? A czy jego wysokość król mógłby swoje poparcie w oficjalnym piśmie przedstawić? Bardziej by nam to pomogło tutaj. To wszystko, co w tej chwili może uczynić dla panów król. Proszę wybaczyć, ale takiego prezentu przyjąć nie możemy. Izba nie potrzebuje jedzenia, jeno obrad publicznych, które przyniosą szczęście ojczyźnie. Nie walczymy z głodem, tylko z trzema obcymi mocarstwami. Rozumiem. Proszę przekazać wielmożnemu królowi, że czekamy na jego oficjalne poparcie. Lepszy taki gest poparcia niż żaden, prawda? Panowie, przecież król jeszcze nie przystąpił do Konfederacji, jeszcze wszystko jest możliwe. Chciałem przystąpić z Giedyną żenić. Przyjechałem do niej do domu, szukam ojca. Chcę się już oświadczać. Tu nagle widzę na ścianie portret cara Piotra. I? Wróciłem do domu i odesłałem jej wszystkie listy, które do mnie pisywała. Surowyś. A co, miałem się wiązać z takim domem? No co, po raz pierwszy tam byłeś? Po raz pierwszy. W izbie jej ojca. Wariat. Potem jej ojciec uznał, że zhańbiłem mu córkę, więc dla załagodzenia sprawy oddałem mu pół folwarku. Pół folwarku? Sam car by go tak dobrze nie opłacił. Dla spokoju sumienia. Jaśnie wielmożny pan, Otto baron von Stackelberg prosi panów posłów do siebie na rozmowę. W środku nocy? Ambasador ma kłopoty ze snem? Jesteśmy polskimi posłami na polskim Sejmie i żadnych rozmów z rosyjskim ambasadorem prowadzić nie będziemy. A ja się chętnie rozmówię. A nie mi się waż. Panowie, siedząc tutaj doprowadzimy albo do rozlewu krwi, albo do... Potracimy majątki, jak poseł Rejtan. Macie rację. Idźcie. Tadeusz musi mieć razem z nimi, oni nie powinni sami rozmawiać. Idź i uważaj na Korsaka. Ja muszę zostać i pilnować sali. Thank you.
panowie, nie będę ukrywał. Panowie, nie będę ukrywał, że popsuliście mi ucztę. Ja rozumiem wasz sprzeciw. Któż go nie rozumie, kochacie ojczyznę, ale ja mam takie, a nie inne instrukcje z Petersburga i muszę je wykonać. Rozbiory muszą być ratyfikowane. W każdym innym wypadku katastrofa będzie dużo większa. Poleje się krew. Skoro jeno sen twardy z twoich oczu starłeś, a z wschodem słońca z twej się pierzyny wydarłeś. Wołasz rykiem ogromnym, iżby ci skrynicę przyniósł chłopiec wiadro wody lub miednicę. To wziąwszy kwartę wody, garść soli do gęby, trzesz i płuczesz łokciowe gardło, dziąsła i zęby. Więc gdy się często myjesz, nie wiesz o przyczynie, że z twej gęby jak ze steku brzydka mowa płynie. Brawo. Doskonale. Doskonale. Zasłużył pan na kawałek indyka. Proszę się częstować. Czy jest wolą carycy, by Poniński został marszałkiem? Tak. Ambasadorowie wiedeński i berliński wspierają także wybór Pońskiego. Nasz król jednakże nie przystąpił do Konfederacji. Jeszcze nie przystąpił? Opinia obcych dworów jest dla nas bardzo cenna, jednakże powinniśmy otrzymać ją na piśmie, byśmy się mogli ustosunkować. Panowie sobie tu żartujecie, opowiadacie wierszyki. To jest akt wypowiedzenia wojny, podpisany. Wiecie, Warszawa jest otoczona, to nie potrwa długo. Decyzja należy do was. Nie znam na świecie despoty dość bogatego, by mnie zepsuć, ani dość silnego, by mnie przerazić. Macie czas do 10:00. Przyjdzie Poniński. Sala ma być pusta i gotowa do obrad. Chce nas tylko przestraszyć. Mają podpisane wypowiedzenie wojny. Gotowe wojsko, koniec. Nic się nie stanie. Oni potrzebują aktów rozbiorowych uchwalonych przez Sejm zgodnie z ustawą. Chcą zamknąć usta Europie. Jeśli teraz ustąpimy, do końca życia będziemy żyli w strachu. Ale będziemy żyli. Mój ojciec często powtarzał, że po każdej burzy przychodzi piękna jutrzenka. Ojciec waszej wysokości był bardzo mądrym i światłym człowiekiem. Jednak nasza burza jeszcze się nie skończyła. Ja będę z panem posłem szczery. Ja nie mam wojska, żeby się bronić. A pruscy huzarzy stoją już tam, w tym budynku. Czekają na sygnał. Wasza wysokość widział protesty pod zamkiem. Ludzie są gotowi bronić granic ojczyzny.
A mało to już było nieszczęść i śmierci w Rzeczypospolitej przez Konfederację Barską? Wszystko mamy zaczynać od początku. Nie lepszy pokój i kompromis. Królu, nie masz najmniejszej gwarancji, że jeżeli teraz bez jednego wystrzału oddasz Rosji, Prusom i Austrii trzecią część Rzeczpospolitej, to oni zaraz nie wrócą po resztę. Przecież sam mnie prosiłeś, najjaśniejszy panie, abym szukał poparcia i bym do zdrady nie dopuścił. Ja prosiłem. Kiedy? Jeszcze zanim na Sejm przyjechałem, panienka Izabela Miecznikowicz przekazała mi prośbę najjaśniejszego pana. Ja o nic nie prosiłem. Jak to? Panienka Izabela, jej rodzina jest na usługach familii Czartoryskich. Reprezentują ich interesy. To nie tak, to nie może być. Tadeuszu, a czy wiesz, dlaczego miałeś zerwać Sejm? Czartoryscy już od jakiegoś czasu próbują znaleźć sposób, aby zastąpić mnie na tronie polskim Maksymilianem Habsburgiem, arcyksięciem. Tadeuszu, tutaj nie chodzi o granice Polski, traktaty czy honor. Należasz swoją wolność i swój majątek, żeby posadzić na polskim tronie księcia Austrii. I taki będzie prawdziwy skutek waszych protestów. A teraz ja ci powiem, o co ja walczę. Caryca obiecała, że pozwoli na reformy. Tak, Polska będzie mniejsza. Ale będę mógł nią lepiej rządzić i uratuję kraj przed upadkiem. To jest kompromis ciężki, ale to jest jedyny sposób, żeby powstrzymać rozlew krwi. Wasza wysokość przystępuje do Ponińskiego. Nie do Ponińskiego, tylko do kompromisu. Bo w zgodzie rosną małe królestwa, a w niezgodzie upadają wielkie imperia. Czyli to już koniec. Wszystko w waszych rękach. Za tymi drzwiami jest pokój i kompromis. A tutaj wojna. Wojna z trzema mocarstwami, z którymi nie mamy szans, żeby wygrać. Co Bóg, sumienie, poczciwość i prawa każą, to czyńcie. Zostawił nas. Wszyscy nas zdradzili, Korsak także. Trzeba myśleć o przyszłości. Zostaw. To wszystko moja wina. Wszystko źle. Najpierw w Radomiu, teraz tutaj. Wszystko źle. Rozbiory nie zaczęły się ani wczoraj, ani w Radomiu. Lata zaniedbań. Prywaty i pazerności, których nie zmienimy w jeden dzień. To samo o nas powiedzą, że Polski nie da się zmienić, bo kiedyś tam na Sejmie posłowie się poddali. Może pora przerwać ten obłęd. Dzisiaj jest trzeci dzień, tak? Jeżeli dzisiaj nie wybiorą marszałka, to Sejm będzie nieważny.
spróbują odroczyć obrady, ale my zastawimy na nich pułapkę. Wygramy, jeśli wytrwamy. O, no właśnie. Przysięgałem przed Bogiem, że wytrwamy. Przed Bogiem i przed... Przed... Ego de absolvo e peccatis tuis. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Idź w pokoju, nie grzesz więcej. Tak po prostu dał jej ojciec rozgrzeszenie. I co? Zapominamy o wszystkim? Bo to właśnie Pan nasz Jezus Chrystus umarł na krzyżu. To się nazywa przebaczenie, synu. Czyli jej ojciec przebaczył. Tadeusz spocznie pod płotem. To jest ta sprawiedliwość? Może pora przerwać ten obłęd. Czyli przyznała się. Wplątała go w cały ten spisek. To, co się dzieje w konfesjonale, zostaje w konfesjonale. Zresztą, Samuelu, zamiast wyciągać niedorzeczne wnioski, powinieneś chyba zrobić rachunek swojego sumienia, prawda? Jaśnie wielmożny Stanisław August, król Polski i wielki książę litewski, etc., oświadcza, iż w swojej łaskawości postanowił przystąpić do Konfederacji. Wobec powyższego marszałek Poniński podjął decyzję. Jeżeli poseł nowogrodzki Rejtan przeprosi go i wraz ze swoim stronnictwem opuści Izbę, wszystkie wyroki na nim zostaną uchylone. Nie będzie zmuszony przystąpić do Konfederacji. Będzie mógł w spokoju opuścić. Nie mogę opuścić Sejmu, który jeszcze się nie rozpoczął. Powtórzę to po raz kolejny. Pan Poniński nie jest marszałkiem. Więc nie może mnie skazywać żadnymi wyrokami. A pan, panie Łętowski, lepiej niech zainicjuje w końcu obrady, abyśmy mogli w legalny sposób dokonać wyboru marszałka. Wyrok na pośle Rejtanie zostaje zatem podtrzymany. Odraczam obrady do jutra. Musimy bronić ojczyzny, która jest nam powierzona. Wyjdziecie stąd, ale po moim trupie! Samuel. Depczcie to ciało i krew na potępienie wieczne i zgubę. Lepcie! Na zgubę. Zdrajcy! Przyszliście nas zaaresztować? Wysłał nas generał Rupert Scipio von Lentulus. Generał wyraża podziw i uznanie dla postawy waszmości. Proszę, żebyśmy eskortowali pana do szpitala i zapewnili panu całkowite bezpieczeństwo.
Król prosi, broń Rzeczpospolitej. Pokój i kompromis. A po tej wojna z trzema mocarstwami... Tak, Polska będzie mniejsza. Powstrzymać rozlew krwi. I uratuje kraj przed upadkiem. Ale już nie masz żadnych dukatów. Caryca obiecała. Stackelberg gotów jest hojnie zapłacić za ów uszczerbek na honorze. Co Bóg, sumienie i prawa każą, to czyńcie. Przysięgam. Czyli mam własnego brata pochować pod płotem. Jak psa? Bardzo się cieszę, że ksiądz przyszedł. Ale czy musiał ksiądz ze sobą przyprowadzać tego zdrajcę? Zdrajcę? Stanisław, ja z Tadeuszem jeszcze 2 lata w Warszawie byłem. 2 lata? Jak tylko doszedł do siebie, to walczył dalej. Pisał listy do europejskich dworów, zabiegał, szukał poparcia. W końcu, gdy było z nim bardzo źle, poprosiłem jego braci, by zabrali go tutaj. Ale mu nie wierzyłeś. Caryca dotrzymała słowa. Król uporządkował cały bałagan. Działa Komisja Edukacji Narodowej, Szkoła Rycerska, Rada Nieustająca. Pisze się konstytucja. Reformują sądy. Ten kompromis był słuszny. Powiem ci coś. Tadeusz mówił, że to wszystko podstęp. Jeżeli raz oddaliśmy im ziemię bez jednego wystrzału, wrócą i po resztę. I miał rację. Ale żyjemy we wolnym kraju i na kolejną wojnę się nie zanosi. Nie musi, gdy tacy zdrajcy jak ty rządzą krajem. Posłuchaj mnie. Nawet w obliczu śmierci nie potraficie przestać? Requiem aeternam Donei Domine. Et lux perpetua et ei. Requies stat in pace. Amen. Amen. Czyli jednak nie w poświęconej ziemi. Nie na cmentarzu. Jak bandyt. Poniński był i co powiężował. Nie, Samuelu. Ponad ziemią. Jak święci i męczennicy. Thank you.
Witam, witam. Jesteśmy po zdjęciach do Teatru Telewizji. Spektaklu o Rejtanie. W tej chwili mamy już odpoczynek, czas wolny. Wszyscy będziemy wracać do domu. Tymczasem spacerujemy sobie po Warszawie. To były bardzo fajne dwa dni. Bardzo ciekawe. Pełne wrażeń, emocji, niespodzianek. Polecamy każdemu. Pozdrawiamy. Adam. Pozdrawiam. No, może kiedyś jeszcze się przytrafi jakaś taka przygoda. Było fajnie. Poznaliśmy aktorów. Było naprawdę przyjemnie. Wracamy, jest godzina 22:40. Jesteśmy około 60 km od Torunia. Wracamy z Warszawy i nasz wyjazd aktorski powoli się kończy. Przygoda z Teatrem Telewizji. Ciepła noc, sierpniowa. Było bardzo fajnie. Zbliżamy się do domu. Także mam nadzieję, że dzięki relacjom ze zdjęć i trochę z filmiku uczestniczyliście w naszym wypadzie. Pokazujemy Tadeusza Rejtana w momencie, w którym on wyrusza w ogóle na Sejm do Warszawy. Że ma takie bardzo przykre doświadczenie z poprzedniego Sejmu Konfederowanego, do którego przystąpił i skończył się on Konfederacją Barską i rzezią. Nie chce brać udziału w kolejnym takim doświadczeniu. W wyniku intrygi pewnej, w której bierze udział też kobieta, w której on jest zakochany, panienka Izabela Micznikowicz. Tadeusz Rejtan postanawia, że pojedzie jednak na ten Sejm, ale nie dopuści do zdrady, czyli będzie do końca wetował wszystkie ustalenia. W całej tej historii o Rejtanie moja rola jest, no można też powiedzieć, kluczowa, ale kluczowa negatywna, bo gram największego oponenta na ówczesne czasy Rejtana, czyli Adama Ponińskiego, uznanego za zdrajcę, za sprzedawczyka. Był takim człowiekiem, przez którego, można powiedzieć, rozbiory się zaborcom udały. Przyjęliśmy pewną linię, żeby pokazać tego Stanisława Augusta Poniatowskiego jako dosyć racjonalnego polityka. Gdzieś w pewien sposób się kumulują w tej postaci wszystkie te polskie nasze kompleksy na przykład, czy więcej rozumu w tym postępowaniu, czy też pewnego romantyzmu i takiego szaleństwa i takiego rzucania się czasami z motyką na słońce. Króla Stanisława na pewno da się lubić czy szanować. Może ten spektakl o tym powie więcej. Cała ta intryga i oś dramatu zasadza się na tym, że Tadeusz Rejtan został osamotniony. Z jakimś samotnym samurajem, który broni racji stanu, a nie ma zgody na to, żeby podzielić Polskę między trzy mocarstwa. Pokazujemy tego Rejtana trochę nie do końca jako jednoznaczną postać. To znaczy on rzeczywiście bardzo chciał dobrze. Natomiast no, na to, jak wyglądają dane zdarzenia, ma wpływ nie tylko to, co chcemy, tylko cały szereg innych okoliczności. Mam nadzieję, że to będzie takie spojrzenie z szerszej perspektywy, nie takie do końca jednoznaczne. Sam tytuł po tamtej stronie drzwi, jakby próbujemy wyjaśnić to, co się stało. Te drzwi są też taką metaforą pewnego porządku. No, król Stanisław mówi właśnie, że po tamtej stronie drzwi
Jest względny spokój, jest pewien kompromis, który musimy zawrzeć. Są jakieś gwarancje, a po tej stronie, po której zostaje Tadeusz Rejtan, jest duże ryzyko, że dojdzie do rozlewu krwi, dojdzie do zamieszek. Praca, którą wykonali nasi kostiumografowie i nie tylko, i również charakteryzacja, make-up jest fantastyczna. Zdecydowanie te kostiumy, które otrzymaliśmy, to jest takie narzędzie, które nam na pewno ułatwia pracę, wejście, jakby w epokę, wejście w postać. Ja jeszcze pokażę, jak to wygląda z boku i również z tyłu, więc naprawdę perfekcyjna robota. Szanowni widzowie, chciałem Państwa serdecznie zaprosić do obejrzenia Teatru Telewizji pod tym Rejtan po tamtej stronie drzwi, którego premiera odbędzie się w najbliższym czasie.